Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Dzisiaj, jak widzicie, mamy już zupełnie nowy samochód. Jest to Mercedes-Benz AMG A45. I słuchajcie, nie zgadniecie, co będziemy dzisiaj robić. Będziemy robić tym samochodem pościgi. No, takie nietypowe autko. Ostatnio żeśmy mieli Camaro, masywny muscle car, pony car ze Stanów Zjednoczonych, a dzisiaj popłynęliśmy na drugą stronę oceanu, do Niemiec, żeby odebrać sobie Mercedesa AMG, takiego malutkiego, no wiesz, w ucieczkach i w zabawie z policją chodzi o zderzanie, chodzi o masywność, chodzi o możliwość o przebicie się gdzieś tam. A tutaj mamy coś takiego malutkiego, coś w wielkości Golfa. Bardzo ładny samochód. Nie jest to co prawda już najnowsza wersja tego samochodu, ale i tak jeszcze bardzo, bardzo aktualna, nie? Ten samochód bardzo fajnie pierdzi, zarówno w grze, jak i w rzeczywistości, chociaż w Need for Speed Heat takie pierdziawki, no, fajniej brzmią, fajniej pierdzą. To tutaj też można co nieco usłyszeć, posłuchajmy. Jest, ładnie pierdzi, podoba mi się. Praktycznie na każdym biegu, jak schodzi z obrotów, jest pierdzenie, jest to takie dosyć soczyste pierdzenie, jak na tego Need for Speeda. Jeśli będziecie mieli okazję grać w nowego Need for Speeda Hita, to tam dźwięki samochodów i pierdzenie zdecydowanie bardziej wam się spodoba. A także tryb fotograficzny, bo trzeba przyznać, że w Hicie jest troszeczkę ta grafika poprawiona, nieznacznie, nie oszukujmy się, tam nie jest to jakoś niesamowicie lepsza grafika, ale już minął rok od premiery najnowszego Need for Speeda i obecnie możecie sobie go kupić bardzo tanio, więc zdecydowanie wam polecam również nabyć sobie tamtą grę, bo jest naprawdę bardzo, bardzo udana i fajnie spędziłem tam czas. Takie mam obawy co do tego samochodu, bo jest to, no, takie, można powiedzieć nowoczesne auto, no nie? I nie wydaje mi się, żeby tu było za dużo opcji tuningowych, ale zobaczmy. Proszę bardzo, wiecie co, może najpierw pokolorujemy sobie jakoś auto na jakiś inny kolor, obojętnie jaki. I... o, kolor lakieru, wybierzemy sobie na przykład kolor... kurde, jakie ładne kolorki, nie? Wybierzemy sobie taki kolor, ładnie ten samochód wygląda tak w ogóle. Żeby było widać wszystkie zderzaki, co my tam robimy z tym autem. Czekaj, co to mi się tutaj... I lecimy z tuningiem wizualnym, tutaj szyby mam niedostępne. Nie można tu przyciemnieć szyb, w ogóle. To nie jest kwestia tego, że ja nie odblokowałem sobie ich czy coś, tylko po prostu są niedostępne, no i koniec. No i teraz zobaczcie, widać jak czarno na białym, co my tutaj zmieniamy. Ogólnie kształt tego Mercedesa strasznie mi się podoba. Jechałem tą AMG A46 w rzeczywistości i w porównaniu do innych AMG, tych bardziej ekskluzywnych, w środku jest bardzo głośno. Nie jest to taka głośność, jakbyś wsiadł do jakiegoś Fiata, ale jest głośniej po prostu niż w tych takich bardziej ekskluzywnych Mercedesach. To mi się tak od razu rzuciło w uszy, przesiadając się z S63 do A45. Jest ogromna różnica. Natomiast autko jest oczywiście w środku bardzo fajne i ekskluzywne, także na pewno ktoś, kto je nabył, będzie zadowolony. Proszę bardzo, mamy sobie reflektory. Zobaczcie, że można z niego zrobić taką najnowszą wersję tego Mercedesa, nie? Ten taki grill jest charakterystyczny dla tych nowszych wersji. I chyba kształt lamp też nam się zmienił. A może nieznacznie, trochę może się zmienił, nie? Dobra, poszerzenie oczywiście jest. To jest Need for Speed, w końcu tu wszystko, co jeździ na kołach, ma mieć poszerzenie i koniec. Poszerzenie mamy całkiem w porządku, nie godzi jakoś tam bardzo w wygląd samochodu. Zobaczymy, co będziemy mieli z tylu do... co? Sterka od Pagani? Zondy? To nie wiem od czego. Ale nie pasują. Zostawimy standardowe. Wolałbym, żeby były lakierowania, a nie takie jakby z włókna węglowego czy coś. Dobra, takie mamy progi, które niestety nie łączą się z przednim błotnikiem poszerzonym. No i z tyłu mamy coś takiego. Jak to wygląda? No, chyba w porządku, nie? Wolałbym, żeby ten błotnik jakoś sięgał tak trochę wyżej może. To by było może ładniej, tak myślę. No bo tak to jest taki jakby za krótki. Wybiorę sobie jakąś felgę. Nie wiem jak u was, ale jak dla mnie rzadko się zdarza, że wybiorę dwie różne felgi, które faktycznie by do siebie pasowały. Przeważnie wybieram obie takie same, nie wiem dlaczego.
Myślę, że po prostu to najbardziej pasuje, nie? Jak mamy obie takie same felgi. Wielkość jest maksymalna, tu jeszcze możemy sobie dać kolor, nie tarcze, tylko, o właśnie, opony. Te napisy tutaj, jak jesteśmy w garażu, one wyglądają źle, ale jak już sobie wyjedziemy na ulicę, ładnie wygląda, jak one się obracają. Damy sobie, nie, to nie. Tutaj odwrotnie z kolei jest, nie? O, będzie to ładnie wyglądać, jak auto sobie już siądzie. Tutaj jeszcze z tyłu mamy owiewki, niby mamy opcję do wymiany, ale nie możemy jej wymienić, dziwne, nie? Najpierw zaczniemy od góry, od spoilera. Zobaczymy, czy mamy tu jakąś hardkorową opcję. Uła! Ej, a to jest ciekawe. Co powiecie na to? Ten chyba lepszy, nie? Taki... i dziwny. A to jest taki typowo rajdowy. O, robi się z tego taki Hot Wheels trochę. Standardowy spoilerek jest fajny. Ten jest taki... Taki zabawiacki. A, dajmy go sobie. Zobaczymy. Dobra, to mamy, tablicę nie zmieniamy i zderzak. No tutaj... A, zobaczcie, mamy taki zderzak, który łączy się z tymi nadkolami, bo to w sumie jest zderzak Mercedesa. Możemy zostawić, pasuje. Dyfuzor. No i tutaj mamy też ciekawe opcje, bo w większości tych dyfuzorów to one takie zbyt wystają. Standardowy jest bardzo fajny. Ogólnie ten samochód mi się podoba, szczerze. Ja bym tutaj nic nie zmieniał, ale popróbujemy sobie różne opcje, no nie? No i tutaj mamy takie wystające wydechy, to nie będzie pasować. Dajmy sobie coś takiego. Subtelnie sobie stunigujemy ten samochód. Ja wiem, że niektórzy z was chcieliby tutaj zrobić jakieś śmieszne, hardkorowe wersje, ale... zrobimy coś takiego. Tylne błotniki, lusterka, no i właściwie tyle. W sumie jestem zaskoczony, bo dosyć dużo udało się zrobić. O kurde! Ale ktoś dowalił. Idealnie pasuje do mojego tuningu. Zobaczcie, jak się ładnie komponują tylne czarne lampy i ten spoiler czarny do tego malowania. Od razu bardzo mi się spodobało. Czekaj, muszę spojrzeć przez okularki. Nie, no ładnie jest. Te okularki trochę zakrzywiają kolor, bo one ogólnie... Pytacie się mnie o te okulary, co one robią, dlaczego takie okulary mam. To nie są żadne okulary szybkości, okulary prędkości. One sprawiają, że łatwiej jest mi zasnąć. Po prostu blokują niebieskie światło i moje ciało, ciało każdego z was, jest w stanie wytworzyć w łatwiejszy sposób melatoninę, która ułatwia zasypianie między innymi. Dobra, modyfikacje wyglądu mamy już za sobą. Słuchajcie, samochód siadł nieprawdopodobnie. Niestety dystansy zamontować tutaj nie możemy do tego auta, ale zainstalowałem, jak widzieliście, pneumatykę, która pozwoli nam jeszcze bardziej obniżyć samochód, gdy jesteśmy na postoju i wyłączymy silnik. Bardzo ładnie wyglądają tylne LEDy. No po prostu, ej, świetnie się komponuje ten samochód. Wcale, wiecie, na początku miałem zastrzeżenia co do tych nadkoli, że one będą jakoś za bardzo wystawać, że będą takie zbyt agresywne, bo nie łączą się z tym nadwoziem jakoś tak gładko, tylko nagle tak nie wiadomo skąd wystają i nie do końca koła są spasowane z tymi nadkolami, co mnie trochę boli, ale generalnie jak się jedzie z tej kamery z tyłu, no to nie zwraca się na to uwagi tak za bardzo. W sumie miałem zastrzeżenia co do tego, żeby wybrać ten samochód w ogóle na ucieczki, ale powiem szczerze, że teraz jest to chyba moje ulubione auto i ze względu na to malowanie, i ze względu na ten tunik, który żeśmy sobie tutaj zrobili. I teraz zajedźmy sobie pod hotel. Proszę bardzo. I uwaga. Pięknie, pięknie. Standardowo foteczki nie może zabraknąć. I cyk! Tak jest! Zastanawiam się, czy po tak zmodyfikowanym elemencie samochodu z miniaturki ludzie będą w stanie poznać, co to jest za marka samochodu i co to w ogóle jest za model. A my jedziemy sobie na kolejną misję i powiem szczerze, że te misje są jak na razie chyba najtrudniejsze ze wszystkich. Porównując do tych na przykład wyścigów czy driftów, a zresztą drifty będziemy sobie też niedługo robić. O kurde, rekomendowane 260! No, powiem wam, mój samochód chyba nie spełnia takich wymagań, więc będę musiał jeszcze troszeczkę podkręcić ten tuning. Ale mimo wszystko zaryzykuję, zobaczymy na co stać tą A45. Czy damy radę wykonać nasze zadania? Miller, familia spotyka się z VIP-em z zagranicy. Dopilnujemy, żeby wzięli cię na szofera.
Jak chcesz to zrobić? Najpierw musimy się dowiedzieć, jaki jest plan. Trzymaj. Co to? Odbiornik krótkiego zasięgu. Ruszaj w te miejscówki familii. Podłącz się i jedź dalej. O, to może być trudne. To może być trudne, bo tu musimy, widzicie, na czas i musimy, kurczę, zapierniczać. I właśnie o tym mówiłem, że to jest najtrudniejsze i kluczem do zwycięstwa tutaj jest zaplanowanie sobie trasy. I widzicie, tu już mamy pierwsze utrudnienie, mianowicie takie, że jedna z tych miejscówek jest zlokalizowana w tunelu. O kurczę, może być naprawdę trudno to zrobić wolnym samochodem. Ja proponuję zacząć sobie od tej walizki, czyli pojedziemy sobie najpierw. A, kieruje nas tak. No, w sumie. Tak może być też spoko. Zobaczymy, zobaczymy jak nam pójdzie. Gdzie to ja mam czas? A dobra, 25 sekund. Dziewiętnaście? 18? 16? 14 i... Tu? Tu? A tu jest ta strefa, dobra. Na razie mam spory zapas czasu, ale wydaje mi się, że to jest tylko złudzenie. Dobra, zobaczmy, czy to działa. Wyląduję na terminalu dla VIP-ów Rift. Dopilnuj, żeby ktoś go odebrał na czas. Jasne. Kto ma go wozić? Ty wybierz. Ol, fajnie wygląda ta fura. Jak nawalisz, kolekcjoner urwie nam łby. Lepiej się stąd zawinę, zanim mnie zauważą. Dobra, pół minuty na następny. To weźmy sobie, zaplanujmy traskę. Okej, czyli prosto. Wiem, skąd go odbierają. To wystarczy? To już coś, ale za mało. Miej oko na te miejscówki. Ostatnio żeśmy grali sobie na kierownicy i przejechałem się troszeczkę tym Camaro przed tym odcinkiem. Powiem wam, że na padzie się całkiem przyjemnie tym driftuje. Ale trzeba do maksa skręcić się w którąś stronę. Dowiem się czegoś ciekawego. Auta są w drodze. Tym razem nie możemy stracić sprzętu, jasne? Mielibyśmy jeszcze tego Koenigsegga, gdybyś mi pozwoliła zainstalować zdalny wyłącznik, tak jak mówiłem. Dobra, jedziemy dalej. Tylko trzeba tak hardkorowo tą kierownicą skręcać podczas driftu w Need for Speedzie, bo tutaj tak to wszystko działa. Ha, dobra, wiecie co, zrobimy tak. Pojedziemy sobie tu najpierw, a potem pojedziemy tam. I z tego miejsca pojedziemy tu. Chyba, że nie, najlepiej będzie faktycznie stąd, potem tu, a na końcu tu. Obyśmy zdążyli, bo mamy 40 sekund. Może być ciężko na tą drugą stronę rzeki przejechać. Dobrze jadę? Dobrze jadę, nawet lepiej. Na razie nie wiem nic więcej, ale jest dla familii sporo warto. Kurde, co mnie tutaj tak dziwnie ten GPS prowadzi? Trochę mnie stresuje. Okej, pojedziemy sobie tu. O, samochód. Oj, przepraszam. Dobra. 28 sekund, może być naprawdę trudno. 700 metrów. Ale tam mamy takie kluczowanie tymi uliczkami. Pojedziemy sobie. O Boże. Pojedziemy sobie pod prąd. O nie, chyba źle zjechałem. O nie, dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, bardzo dobrze. 11 sekund. Nie wiem. I tutaj. 4. What? Udało mi się. Później wam coś pokażę. Ta dziewczyna, co jeździła ostatnio u Navarro, jest to dostępna? Chyba tak. Trzymaj ją w pogotowiu, gdyby plan A nie wypalił. Okej. Na razie idzie dobrze. Ale dziwnie pro... Czemu tak pro... A. To nie, to najpierw pojedziemy tu, a potem tu. Tak będzie chyba najbardziej optymalnie, nie? Łej, jestem zaskoczony, że udało nam się do tej pory dotrwać. Jestem druga w kolejce do wożenia tego VIP-a. Bo przeważnie to... Nie wiem. Sprawdzaj dalej. Jeśli się dowiemy, może uda nam się sprawić temu komuś mały kłopot. Tutaj. Tu i tu. Kurde, idzie. Ta fura naprawdę ładnie śmiga. Dobra. Posłuchajmy. Kobashi sama jest w drodze. Dopilnuj, żeby wszystko było gotowe. Oczywiście. Ugościmy go po królewsku. On jest kimś znacznie ważniejszym, Mino. To nasza przyszłość. Rozumiesz? O nie, czekaj, mi się coś kojarzy ta misja. Czy oni nas przypadkiem nie wkręcają i nie robią na nas zasadzki? Tutaj coś takiego było, nie? Lepiej się zwinę, zanim mnie przyłapią. Czy nazwisko Kobashi coś ci mówi? Kobashi. Ciekawe. To jest ten VIP z familii. To może być dojście do kolekcjonerów. Zbadam. Wow!
Zobaczmy, szok! Jak się do niego zwracać? W ogóle się nie zwracać. Kobasi nie lubi gadać z kierowcami. I mówisz, że przywiezie udoskonalony chipset? To nie twoja sprawa, Holtzman. Chipset? What? Zrobiłem to? 260 było na wymaganiu? A ja mam ten samochód stuningowany na 209. No, nie udało mi się tego zakładu pobocznego zrobić, bo powiem szczerze, nie wierzyłem, że w ogóle uda mi się to ukończyć. Jestem poważnie zaskoczony. Wygląda na to, że ta A45 lepiej przyspiesza od Camaro, z którym miałem spore problemy, żeby ukończyć tam któreś zadanie. Wow! Wow! Muszę wam powiedzieć, że gram teraz w Cyberpunka i porównuję sobie troszeczkę dubbing tutaj i dubbing do Cyberpunka, no to nie ma porównania żadnego. Tutaj jest tak strasznie sztywno i to czuć, to tak strasznie czuć. Podejrzewam, że w Wiedźminie, jak ktoś się przesiadł z Wiedźmina na przykład do takiej zwykłej, normalnej gry, o, jak Need for Speed, takiej powiedzmy średnio budżetowej, to też miał coś takego, że o Jezu, jak tutaj jest strasznie sztywno, nie? W Wiedźminie wszystko takie, wiesz, krwiste, takie... Ludzie się faktycznie wczują w tą swoją rolę, nie? A tutaj jest tak... Słuchajcie, 218 punktów, gram na poziomie trudnym, a tutaj sugerowany poziom mamy... Ile tam było? 285! Poprzednio miałem 260 i udało się zrobić, także myślę, że tutaj też nam się uda. Unikaj kolizji przez 30 sekund i ukończ przed upływem czasu. Zobaczymy. Zobaczymy, jak pójdzie. Dzień dobry, panie Kobashi. Ty nie jesteś Holtzman. Gdzie jest Holtzman? Pilna sprawa rodzinna. Zastępuję go. Okej. Okay. Dobrze. Ale siedzi ten Mercedes. Dobra, ciśniemy. Jak szybko ma być? Zachwyć mnie. Okej, na razie idzie dobrze, wiadomo, to początek. Bardzo ładnie przyspiesza ten Mercedes. Kurde, ja go nie powinienem chwalić, bo zaraz się rozwala i będzie tyle z tego. Czy sprawiam wrażenie, jakbym miał ochotę na rozmowę? Chciałam tylko zagadać. Nie mogę się doczekać samochodów bezzałogowych. Wystarczająco szybko, panie Kobashi? To dobry początek. No to on chce gadać w końcu, czy nie? Jak to jest? Uuu, jak wszedł ładnie! Mamy przeprowadzić auto? Jeszcze nie. Ten wóz to teraz moje ubezpieczenie na życie. Powiedz nam kiedy. Dam ci znać, jak będę skrył. O kurde. Co? Aha, czysta jazda. Dobra, ja myślałem, że mi się czas kończy. Tak lepiej. Nasz klient, nasz pan. Widzę, że nie jesteś z familii. Familia woli swoich zbirów, tępych i posłusznych. Dla kogo pracujesz? Może dla jakiegoś wroga kolekcjonera? Dla nikogo nie pracuję. Nie wierzę ci. A, dobry jest. No, nitro jest tutaj trochę słabe, bo nie wydłużałem go sobie tam częściami, ale można. Oczywiście tutaj sobie dużo jeszcze porobić w tym samochodzie, jeśli chodzi o osiągi. To jest naprawdę dobre auto. Jest jedno chyba z takich fajniejszych autek do miasta tutaj w Need for Speedzie. Naprawdę jest OP w porównaniu do innych aut, które już testowałem. Nie wyobrażam sobie to robić Mercedesem G65, którego mieliśmy wcześniej. O kurde. Na styk prawie, że, ale udało się, ja pierniczę, niesamowity samochód. Mogą przenieść przesyłkę do magazynu. Okej. W ogóle jestem strasznie zadowolony. Ostatnimi czasy udało mi się naprawić mojego pada. Wiecie, jak naprawiłem tego pada? Poprzez kupno nowego. A czy nie, nie kupno, tylko po prostu Astro wysłało mi drugiego pada. A okazało się, że po prostu dołączony kabelek do tego pada był uszkodzony, przez co nie mogłem zaktualizować tego pada sterowników, znaczy się, nie? I to sprawiło, że nie mogłem na nim grać w ogóle. Pozdrów swoich prawdziwych szefów. Powiedz im, że wkrótce się spotkamy. Ciekawe. No to zobaczmy ten magazyn. What the... Ej, patrzcie, co się stało. Ja jestem pod ziemią. Wysadziłam już wikłaj.
sumie kazał cię pozdrowić. Co to znaczy? Wie, że jestem przeciwko familii. Moja przykrywka jest spalona. Cholera. Nie mogę ci więcej dawać zlecenia. Co ona? To byłem pod ziemią tutaj. W sensie, no, pod tą teksturą drogi. O co chodzi? Samochód, zabierają go do magazynu. To mnie nie obchodzi. A mnie tak. Jadę. Dobra. Coś się wydarzyło. Gościu chyba wyczuł, że nie jestem od... Zgadza się jeszcze na jedną akcję. Zobaczę, gdzie zabierają ten wóz. Okej. To rozkaz. Tak. Nie przepadam za rozkazami. Zobaczymy, gdzie... Co się zabi... Aha, tutaj jeszcze mamy tą misję do kończenia. Kurde. Powiem wam, że naprawdę wymiata ta A45. Musicie ją sobie sprawdzić, jak gracie w Paybacka. Koniecznie. Bo ciśnie bardzo ładnie, a ten samochód wcale nie jest drogi. I mam nadzieję, że da się go jeszcze sporo ulepszyć. Możliwe, że jeszcze go sobie do niego wrócę. Tutaj teraz te samochody można tunigować na maksa każdy, nie? Więc myślę, że tą A45 można i stunigować na taki maksymalny poziom. I może ciekawe, czy by dorównała jakieś Corvette albo Pagani, nie? Tutaj chyba najlepszym samochodem w grze był Koenigsegg Regera czy coś takiego. Kurde. No i jesteśmy sobie na miejscu. Co my tu mamy? Dobra, damy radę. Oho. BMW. Kobashi dał zielone światło na przeniesienie auta do magazynu. Co? Przecież kolekcjoner chciał je wystawić w terminalu Rift na święto Fortune Valley. On... no... ale... na pewno? Jakiś problem? Opowiedz mi o tym magazynie. Cholera. Dobra. Te dranie nasłały na mnie gliny. Jedena wam 13, ścigamy Mercedesa Benza A45 AMG. Cel kieruje się na północ przez Boomville. Jedena wam 13, ścigamy Mercedesa Benza A45 AMG. Cel ucieka na północ przez Boomville. AMG. To już nasz w sumie drugi Mercedes AMG, nie? Wcześniej mieliśmy tego G, a teraz mamy A. Także żeśmy przeszli z takiej chyba najbardziej hardkorowej klasy do takiej najniższej, można powiedzieć. No ale ten jest zdecydowanie lepszy, jeśli chodzi o osiągi. Kurde, nie ma porównania. Znaczy no, przynajmniej w Paybacku, nie? Tak, mówiliście, że mogę sobie przejechać przez Kolczatki, przez chwilę będę miał przebite opony. Przyjęłam. Jedzie na południe na Tarbo. Ale po chwili powinni mi się naprawić, tak mówiliście. O, dobra, naprawiły się, super. W sumie dosyć szybko jechałem, nie? Na tych zepsutych oponach, na samych felgach, znaczy się. Aż takie dziwne. Odezwij się, Miller. Kobashi spalił moją przykrywkę, familia nasłała na mnie gminy. Mówiłam ci, nie ryzykuj. Ale przynajmniej wiem, gdzie będzie samochód Kobashiego. Samochód nie jest ważny. Więc moja ekipa może go przejąć. Co to się stało? Tylko gościu. Ej, what? Zniszczyłem. Ty, ale to policja razem z tym, z Nawarą mnie ścigają chyba. Dobra, przyjęłam. Uważaj tam! Idziemy na północ przez Silver Rock Beltway. Przyjęłam, zmierzę na północ przez Silver Rock Beltway. Dobrze jadę? Dobra, jakie tu miałem wyzwanie? A skok 10 metrów zrobić? Łatwo, łatwizna, proszę bardzo. Klimaka, że musimy się spotkać. Gdzie teraz jesteś? Próbuję zgubić gliny, które nasłała na mnie familia. Niech zgadnę, Nawaro w końcu się zorientowała, że jeździsz jak wariatka. Coś w tym stylu. 13 busów, bezpieczeństwa, potrzebna jednostka główna. Musimy gdzieś hopę zrobić. Jesteśmy teraz główną jednostką. Przyjęłam. Ej, fajnie się tym mercem jeździ, bardzo dobrze skręca. Naprawdę. Jestem zaskoczony pozytywnie. Dobra, jeszcze 7 km mamy, żeby gdzieś tam znaleźć jakąś kopsalnię i skoczyć. 10 metrów to nie jest dużo. Powinniśmy to zrobić, jak znajdziemy jakąś chociażby małą kopkę, nie? O, tu coś chyba może być. A tu musimy nawrotkę zrobić. O, ale biją, ty!
Adam 35, możesz podać aktualne położenie? Jedziemy na zachód przez Silver Canyon. Przyjęłam. To naprawdę dobrze jeździ. Porównując do innych aut, którymi już jeździłem wcześniej, to tu jest kosmos. Ej. Widzicie, że jestem w stanie wyminąć bez problemu wszystkie samochody. Jak tak jak chcę, kiedy chcę. Jakby fajnie można opanować tą furkę. I to w Need for Speedzie, nie? Aha. Dobra, 4 km. Czy tu gdzieś będzie hopa? Powinna być. Dokąd teraz zmierzacie? Jedziemy na południe przez Silver Canyon. Przyjęłam, na południe przez Silver Canyon. Nie wiem, czy nie minąłem, bo tam widziałem, że był billboard zniszczony. Ja już tam chyba kiedyś hopałem. Dobra, na spokojnie. Ej, zobaczcie, ja mam bardzo niskie statystyki w tym Mercedesie w stosunku do wymagań, jakie tutaj mamy, i bez problemu wszystko robię, gdy innymi samochodami naprawdę było mi ciężko. Ale się cieszę, że mam tego pada już naprawionego. Kurde, wiecie, 4 miesiące się tam z nim męczyłem. O kurde, chciałem... chciałem tu hopę zrobić. 4 miesiące się męczyłem, żeby zainstalować sterowniki, nie działał mi, słuchaj, pad za 700 zł nie działał mi, wyobraźcie sobie, ja mam sponsoring od Astro, oni mi wysyłają te sprzęty, nie, ja robię też losowanie dla widzów z ich sprzętem, ale gdyby ktoś sobie kupił za 700 zł kontroler do grania i by mu nie działał, to by było źle, no ale kabelek udało się, znaczy tak, podłączyłem sobie ten nowy kabelek, zaktualizowałem pada i podłączyłem ten odbiornik bezprzewodowy i teraz pad mam bezprzewodowy, bo tutaj tylko chodziło o aktualizację pada, nie? Zainstalowanie sterowników jakby. O, jak gdzieś skoczyłem te 10 metrów, nawet nie wiem kiedy! Przyjęłam, Adam 6. Także mega się cieszę, jego się tak inaczej trzyma, on jest taki masywniejszy, troszeczkę cięższy od Xboxowego. I zaraz wam coś pokażę. I tutaj możesz sobie zamienić jakby krzyżaka z gałką tą. I tak samo możesz nawet tu możesz sobie krzyżaka dać. Poważnie, to wszystko możesz ze sobą tutaj zamienić, nie? To jest... Poważnie, tutaj też chyba można było, to też można było zamienić. No bo jakby możesz sobie nawet wszędzie gałki jakby wcisnąć. To jest niesamowite, bardzo fajny jest ten pad. I tego plate'a tutaj, kolorowego, można też sobie wymienić, nie? Ja sobie dałem taki zielony, żeby się odznaczał. I mam drugiego pada, który będzie mi służył jako taki zapasowy. Albo jak będę chciał z kimś pograć we dwoje na komputerze, to wtedy będę go miał, nie? Bardzo fajne są te pady, naprawdę wykonane świetnie. Ale muszę wam przyznać, że są kuźwa drogie. 700 zł za pada. Okej. Panamera? Corvetta Panamera? Porsche? Carrera. No, to już całkiem ciekawe fury się pokazują, nie? Twoja przykrywka jest spalona i nadal nie wiemy, dla kogo pracuje Kobashi. Nie powiedziała bym, że wszystko gra. To co chcesz zrobić? Przyczaić się na jakiś czas. Dam znać, jak obmyślę następny ruch. Okej. Ekstra. No i co powiecie o tym Mercedesie? Mnie naprawdę zaskoczył. Nie spodziewałem się, że tak dobrze sobie poradzi przeciwko samochodom policyjnym i w ogóle jakimś pościgowym, że będzie w stanie coś, wiesz, ładnie taranować. A tutaj, kurde, bez problemu. Elegancko. W dodatku bardzo fajnie się prowadzi. Jest to chyba jeden z najlepszych samochodów, jakie do tej pory miałem w tej grze. Naprawdę. Aż chce się mu zdjęcia robić. Cześć, czym tu się... O! Ekstra! Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Trzymajcie się, na razie. Hejas!